Hejka, z tej strony Natalia i witam Cię ponownie na moim kanale. Ucząc ludzi norweskiego zauważyłam, że jest pewien schemat, który bardzo często się powtarza, albowiem różnica pomiędzy synes i trur. Jeśli Ty masz podobnie i nie do końca wiesz, jak wybierać pomiędzy tymi czasownikami, nie martw się, ja Ci wszystko w tym filmiku wytłumaczę. A więc widząc i słysząc czasowniki synes i trur, na polskie to tłumaczymy jako myślę. Z doświadczenia wiem także, że większość Polaków używa jednak czasownika trur. Myślę, że przyjdzie później. Na przykład powiedzieliby jako jag tror hun lub han kommer senare. Czasownik o tru, czyli tru, trur, trudde har trud, używamy raczej w wątpliwości. Używamy go tak jakby w takim zdaniu, gdzie nie jesteśmy czegoś w 100% pewni. Jag tror det blir kallt i morgen. Myślę, że jutro będzie zimno. Możemy to także użyć w kwestiach zależnych od nas, na przykład jag tror jag går inom henne efter jag är färdig på jobb, czyli myślę, że do niej zajdę po tym, jak skończę pracę. W takich jednak zdaniach wstawianie czasownika jest troszkę zbędne, bym powiedziała. Jest to troszkę zbędne, bo oczywiście można po prostu powiedzieć jag går inom henne efter jobb, czyli zajdę do niej po pracy. Ale to jest raczej troszkę oddzielne od tematyki tego filmiku. Chodzi mi bardziej o to, że dodawanie myślę, że coś raczej jest zbędne w takich kwestiach, gdzie tak naprawdę czyn jest zależny od nas, prawda? Ale pamiętajcie, że w takich momentach, gdzie coś myślisz, że na przykład zrobisz lub myślisz, że ktoś coś zrobi, wtedy używamy także trur, nie synes. Poza tym, jak powiedziałam, trur używamy jako myślę, a ja to na przykład też lubię tłumaczyć w niektórych zdaniach po prostu jako wydaje mi się. Czyli tak naprawdę myślę, ale takie niepewne. Jag tror det är för sent. Jag tror hun vill like gaven. Jag tror inte det vill funka. Jag tror bussen kommer om 10 minuter. Somebody call 911. Shawty fire burning. W porównaniu do czasownika o tror, o synes używamy, gdy wyrażamy nasze osobiste opinie. Więc te oto myślę możemy bardziej przetłumaczyć, żeby było wygodniej na uważam. Wydaje mi się, że tak jest najłatwiej to zapamiętać. Jag synes kaffe är bättre än te. Jag synes icke den var god. Jag synes det varte för länge. Tutaj także muszę tylko powiedzieć, że akurat o synes także często będzie wymawiane jako syns. To jest zależne od dialektu. Ale wracając. I teraz pytanie, czy są to czasowniki takie, które można po prostu sobie zamieniać, miksować? A odpowiedź brzmi, że głównie nie da się tak naprawdę jednego z drugim zamienić, bo zmienia to troszkę kontekst zdania. Ale istnieją zdania, w których różnica użycia tak naprawdę jest bardzo minimalna. Na przykład mamy bardzo proste zdanie, gdzie te słówka troszkę już zmieniają kontekst. Jag synes du bör sida. Jag tror du bör sida. W pierwszym zdaniu bardzo dokładne jest to, że ja uważam, że powinieneś to powiedzieć, gdyż w drugim zdaniu wydaje mi się, że powinieneś to powiedzieć. Więc w takich zdaniach na przykład ujdzie użycie jednego bądź drugiego, też nie do końca wiem, jaka duża różnica jest w polskim uważam, a wydaje mi się, bo też nie jestem ekspertem tego, tak jakby to jest tylko moje odczucie, że tak można to przetłumaczyć. Grunt to pamiętać, że trur używamy w takiej niepewności, gdy coś myślimy, gdy coś nam się wydaje, a synes używamy, gdy chodzi o naszą personalną, osobistą opinię. Ogólnie już jest bardzo późno, bo jest prawie północ. Wcześniej dzisiaj dostałam komentarz, żeby zrobić filmik o różnicy o vil i o skal. To ogólnie mogę powiedzieć, że tego typu filmiki się na kanale w przyszłości bardzo bliskiej pojawią. Te filmiki będą troszkę krótsze, bo nie chcę tak jakby miksować za bardzo, bo też chcę, żeby to było łatwe potem do odnalezienia po tytule. Najprawdopodobniej będą te filmiki przeplatane takimi dłuższymi filmikami. Na przykład teraz pracuję nad filmikiem najczęściej używanych czasowników. Więc tak, oficjalnie wracam, bo bardzo długo mnie nie było, za co przepraszam, ale postaram się naprawdę, tym razem postaram się więcej dodawać i być bardziej aktywna. Oczywiście, jeżeli macie jakieś inne tematy lub ciekawostki, nie wiem, coś, co byście chcieli zobaczyć na tym kanale, po prostu komentujcie, mi to też bardzo pomaga. To by było wszystko na dziś, mam nadzieję, że filmik się podobał, zachęcam do subskrybowania, zachęcam do stawiania lajka, komentujcie, tak jak już powiedziałam i widzimy się w następnym filmiku. Buźka, pa, pa, pa.